Mam na imię Kasia i chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak tak naprawdę pierwszy raz spotkałam się z Bogiem, z takim żywym Bogiem. I powiem Wam szczerze, że to było zupełnie inne spotkanie niż chyba kiedykolwiek wcześniej się bym tego spodziewała. Ja w zasadzie zawsze wierzyłam, że Bóg jest. W takiej rodzinie się urodziłam, tak byłam wychowana. To było jakoś dla mnie oczywiste. Nigdy nie miałam takiej myśli czy wątpliwości, czy On jest, czy Go nie ma. W ogóle miałam takie poczucie przez większość życia, mojego takiego dziecięcego, nastoletniego, że nawet całkiem nieźle Go znam. Modliłam się, chodziłam do kościoła, angażowałam się w jakieś, wiecie, różne inicjatywy. No ale potem przyszedł ten nastoletni czas, kiedy generalnie wszystko się robi jakieś takie trudniejsze i bardziej wymagające i mnie też dopadła jakaś sterta pytań, wątpliwości, trudności, z którymi nie do końca umiałam sobie poradzić. I to był też taki czas, kiedy mój starszy brat spotkał Pana Jezusa w innym kościele i się nawrócił. I dla mnie to był wstrząs. Bo miałam takie poczucie, że jak to jest? Jak to ten Pan Bóg, którego ja znam i który no jest dobry i jest miłością? I jak to jest, że ten sam Pan Bóg powoduje, że w rodzinie się wydarza jakiś podział? Kompletnie sobie nie mogłam z tym poradzić. I pamiętam, że był 2000 rok. Ja miałam wtedy 18 lat. I w Warszawie odbywało się spotkanie TZ. To jest takie spotkanie ekumeniczne, modlitewne. To było na przełomie roku. I ja na to spotkanie pojechałam z moją koleżanką. I pamiętam, że siedziałam w takiej sali, to się nazywało Sala Modlitwy i Ciszy, na Torwarze w Warszawie. Siedziałam sobie na tej sali pod ścianą, w ogóle wściekła. Wściekła, zaryczana, jakaś sfrustrowana, że nie umiem sobie tego wszystkiego poukładać. No i wściekła na Pana Boga, że w ogóle jak to jest? I w tej mojej bezradności i wściekłości powiedziałam wtedy Panu Bogu, jeżeli Ty taki jesteś, że wprowadzasz konflikt, że się rodziny jakoś nie mogą przez Ciebie dogadać, że ja tu nie wiem, co mam z sobą zrobić teraz w życiu, to ja nie chcę, żebyś Ty był. I po tym nastała cisza. Ja doświadczyłam czegoś takiego, czego nigdy potem w życiu nie doświadczyłam. Czyli takiego momentu zawieszenia w kompletnej pustce. Tak jakby wszystkie światła zgasły i jakby świat wyłączył cały dźwięk. To był bardzo krótki moment, ale bardzo przerażający. Ja poczułam się chyba tak, jak to jest, gdyby na świecie nie było Boga. I zaraz potem przyszła fala ciepła i fala miłości i fala takiej bliskości i ja wiedziałam, że to jest Pan Bóg. I przyszedł i powiedział, że jest. I od tego momentu ja wiedziałam, że On naprawdę jest. I że nie ma kompletnie nic wspólnego z takim moim wyobrażeniem, jakie o Nim miałam. Nie ma nic wspólnego z tą religijnością, w którą próbowałam Go jakoś wpasować. Wiedziałam, że jest i jest żywy. Bo do mnie mówi, a skoro do mnie mówi i mówi w taki sposób, to znaczy, że mnie kocha, że ja jestem ważna dla Niego, bo chce ze mną rozmawiać. I od tego momentu ja wiedziałam, że Go chcę znać, że chcę tą relację budować, że chcę się o Nim uczyć, chcę z Nim być. Po prostu chcę być w tym miejscu, gdzie Go słyszę, gdzie czuję tą miłość i że chcę to robić do końca życia. Od tego czasu minęło 20 lat, aż nie mogę uwierzyć czasami. Bardzo różnych lat. Fajnie byłoby powiedzieć, że to była taka, wiecie, początek drogi na szczyt, ale nie! Zdarzały się mi różne momenty, różne potknięcia, w różnych miejscach w życiu bywałam, ale gdziekolwiek potem nie szłam, to ja zawsze wiedziałam, że On jest. I dzisiaj, 20 lat potem, dalej mam ochotę na tą przygodę. Dalej wiem, że jeszcze mnie milion razy zaskoczy i dalej wiem, że wybranie życia z Nim to była najlepsza decyzja w moim życiu.